od razu jest widać, że chodzi, wiadomo, o malarza z paletą, z pędzlem, jeszcze w takim, prawda, powłóczystym płaszczu, jeszcze w takim berecie. I tutaj trzeba... Rzeźba jest wzorowana na licznych autoportretach Jacka Malczewskiego, bo Jacek Malczewski był jednym z tych polskich artystów, którzy bardzo lubili siebie uwieczniać na autoportretach. Albo sam był na tym autoportrecie, albo w jakiś, prawda, z muzami, z chimerami, z jakimiś gorgonami, albo też był w scenach zbiorowych. I co jest ciekawe właśnie w tym, Jacek Malczewski, jak powiedziałem, w bardzo wielu, ponad 100 portretów jest, autoportretów jest jego znanych, czyli to jest ogromna liczba, jak na artystę, różne są. I co jest ciekawe, że w tych portretach, które on malował od roku 1900 do 1920, wtedy bardzo dużo ich powstało, nie widać na tych autoportretach upływu czasu. Jacek jest jakby poza czasem. On się w pewnym momencie jakby siebie zatrzymał, jak to się czasami w żartach mówi, że kobieta sobie w pewnym wieku ustala wieki, to już tego się trzyma, więc Jacek Malczewski, można powiedzieć, na swoich autoportretach zrobił to samo. Właśnie. Widzę, że Karol jest bacznym obserwatorem. I jak powiedziałem, że nie widać upływu czasu. Na tych portretach, autoportretach, on jest cały czas w jednym wieku. Przedstawia siebie często, Jacek Malczewski nie był zbyt wysokim mężczyzną. Często jest właśnie przedstawiony z jakimś, prawda, nakryciem głowy, no, albo ma jakieś hełmy, berety. Ma też na przykład obręcz od tortownicy na jednym, czyli można powiedzieć, artysta też się bawi w jakiś sposób formą, przywdziewa różne szaty na siebie, raz jest w zbroi, raz jest, prawda, w jakichś powłóczystych szatach. Też Jacek Malczewski nie wstydzi się założyć koszuli swojej żony z bufiastymi rękawami, która mu dodaje takiej, można powiedzieć, wielkości, jakby był barczystym mężczyzną. Więc człowiek przedstawia siebie, prawda, jako artystę z paletą i pędzlem. Często też z jakimiś motywami. No, w radomskich zbiorach jest taki autoportret, jest to depozyt, jest to własność prywatna, gdzie Jacek Malczewski jest autoportret z kwiatem ostu. I ten autoportret jest bardzo, bardzo wymowny. Ten oset też jest ciekawym symbolem, który zagościł w twórczości Jacka Malczewskiego. No, on trzymający oset. Oset, prawda, roślina, która kole. Czyli, że doszedł do tych szczytów artysty, prawda, do bycia uznanym artystą, że ta droga nie była usłana, prawda, różami, tylko że ona wiodła poprzez ściernie i artysta musiał wykonać nie lada pracę właśnie poprzez różne kolce, żeby dojść do tego, a jest sam przedstawiony jako taki mężczyzna, właśnie ma tą koszulę żony założoną, kapelusz. I co jest ciekawe, na tym autoportrecie Jacek Malczewski, oczywiście on często się tak pokazywał, że miał palec wsadzony w kieszeń kamizelki i tak, prawda, żeby jeszcze sobie dodać, prawda, powagi i potęgi, ale przy pasie znajdują się okulary, cwiker. Jacek Malczewski właśnie już od młodzieńczego wieku widział źle na jedno oko. I on się właśnie też pokazuje właśnie, że też jest nie spiżową postacią, ale też człowiekiem ułomnym, którego też spotykają różne, prawda, przypadłości, że nie jest taką spiżową postacią. I tak jak ja Państwu mówiłem o Jacku Malczewskim, o tej muzie Jacka Malczewskiego, Marii Kilolowej, którą poznał i, prawda, miał wyrzuty sumienia, że jest z nią związany, ale o samym małżeństwie Jacka Malczewskiego. Jacek Malczewski ożenił się w roku 1887, przepraszam. Ślub miał w kościele mariackim w Krakowie. Ożenił się z bogatą panną pochodzącą, Marią z Gralewskich, córką aptekarza krakowskiego. Czyli to była dość posażna panna, jak na te czasy. Aptekarz to był wtedy nie byle kto, a jeszcze w szczególności w stołecznym mieście Krakowie.
I Jacek Malczewski, no dość krótko byli narzeczeństwem, rodzice jego nie byli w stanie, znaczy matka z siostrami nie były w stanie przyjechać, bo po prostu ich nie było stać, żeby przyjechać do Krakowa na ślub, a poza tym było to inne państwo, tu była Rosja, tam była Austria. I kolejna sprawa, no związek wydawał się, że będzie, bo młodzi byli w sobie zakochani. Jak się patrzy na obrazy, zróbmy przejście, bo jadą na rowerach. Jak się patrzy na obrazy Jacka Malczewskiego, na których on portretuje swoją jeszcze narzeczoną, a potem świeżo poślubioną żonę, jest to kobieta no, przepiękna. No, wiadomo, że jeszcze malarz ją upiększa. Ale z czasem, jak to małżeństwo właśnie, no, z którym się no, kłopoty dnia codziennego, no i niegospodarność obydwojga, no, drogi się powoli zaczęły rozchodzić. Jeśli Jacek Malczewski no, portretuje w późniejszych no, etapach swojej twórczości swoją żonę, no to nie jest to już zbyt piękna kobieta. Jest to kobieta jakaś zmęczona życiem, jakieś rysy twarzy jej są bardzo szkicowe, tak jakby gdzieś ona jest zawsze jakoś bokiem odwrócona. No nie widać, że między nimi no już no, dochodziło. Jak powiedziałam, było to związane głównie, no bo Maria Gralewska z Gralewskich Malczewskich, no ona, Malczewska, ona sobie myślała, że się wychodzi za mąż za młodego, zdolnego artystę obiecującego, że pieniądze będą, że ona będzie, prawda, w centrum, żyła, prawda, w świecie takim, prawda, artystowskim. Ale okazało się, że no, przede wszystkim no, Malczewski, no, nie, jak powiedziałem, nie gospodarzył zbyt dobrze pieniędzmi. Z tego związku narodziło się dwoje dzieci. Zaraz rok po ślubie urodziła się ukochana córka Jacka Malczewskiego, Julia, a w 1892 roku jedyny syn Rafał Malczewski. Można powiedzieć, że parę lat już po narodzeniu syna małżeństwo już ulegało stopniowemu rozkładu. No ale ta głęboka wiara Jacka Malczewskiego no, nie pozwalała mu się rozwieść z żoną. Jednocześnie, jak to można powiedzieć, mieć kochankę właśnie, którą była Kinga, Maria Kinga Balowa. Tak. Dobrze, oczywiście też to robił. To chodźmy jeszcze dalej, pójdziemy tam do kamienicy.